Alterkory, podejście drugie. Witam wszystkich serdecznie, dawno mnie nie było, wiem, przepraszam, ale przychodzę do Was z nowym materiałem i tym razem, jako że jestem dość duże zainteresowanie i dostaję dość dużo pytań na ten temat, postanowiłam nagrać Wam film na temat alterkorów, wszystkich, które mam, a trochę ich jest i na dodatek te, których nie posiadam, to i tak jest spora szansa, że je przymierzałam i w nich pozowałam. Także będę miała dużo do powiedzenia w tym temacie. Jeżeli zastanawiacie się na przykład, jak dobrać rozmiar, czy one są trwałe i w ogóle wszystko, w zasadzie wszystko, to postaram się Wam odpowiedzieć na te pytania. W razie czego oczywiście zawsze możecie komentować, możecie pytać, bo istnieje szansa, że miałam te buty na nogach. Na początek zacznę od moich ulubionych, ukochanych i najcudowniejszych na świecie, czyli model Jenny. Ja wiem, że one tutaj tak teraz trochę nie do końca wyglądają, ale chodzę w nich. Ja w nich chodzę zazwyczaj na jesień, jak jest właśnie chłodniej, ponieważ one są takie grubsze, sztywniejsze, też kostka jest trochę lepiej chroniona. Ja miałam 3 razy problem z kostką i to nawet za każdym razem z jedną, więc w sumie mi dobrze robi, jak mam buty, które są właśnie takie dość sztywne na kostce, także u mnie się to super sprawdza. Jeżeli macie jakieś problemy właśnie, jakieś zwichnięcia, mucha, jakieś zwichnięcia, skręcenia się Wam zdarzały, to taka dodatkowa stabilizacja jest bardzo spoko i ten model się w tym bardzo dobrze sprawdza. Na dodatek są piękne, one są po prostu piękne. Jeżeli dobrze pamiętam, to one kosztowały jakieś 279 zł. Te to nie jest pierwszy model Jenny. Ja mam pierwsze, które miałam. Także możemy je sobie porównać. To prawy i prawy? Dobrze? Dobrze. Tak to wygląda. Te to są te nowe, a te są stare. Jak widać, są też brudne, ale już są praktycznie nieumywalne i praktycznie nie da się z tym nic zrobić, ponieważ ja je już tak ostatecznie zajechałam, jak byłam na teledysku Cleo do Łowców Gwiazd i tam był straszny pył i w ogóle tam, no, to był taki budynek fabryczny i tam po prostu wszędzie był pył, wszędzie było wszystko, także ja dojechałam już te buty tak dramatycznie, że no one już nie wyglądają, ale trzymałam je, w sumie nie wiem do końca po co, wydaje mi się, że właśnie po to, żeby Wam teraz o tym powiedzieć. Na szczęście są bardzo marne szanse, żebym pomyliła jeden model z drugim, ponieważ no, różnica jest spora i widać to gołym okiem, że te jedne są takie szaro-zielonkawe trochę, a te nowe są takie czarne, piękne, idealne. I ja je doprowadziłam do takiego stanu, ponieważ po prostu chodziłam w nich non-stop, a nosiłam też zimą, a zimą no to wiadomo, śnieg, sól, piasek, wszystko to nie robi najlepiej na buty, więc wyglądają jak wyglądają. I skoro już widzieliście je, to mogę je oficjalnie pożegnać i wyprawić je na tamtą stronę. Kolejne buty, które mam już od dawna, to jest model Janet. Za nic nie pamiętam, ile one kosztowały. One były, pamiętam, stosunkowo drogie, ale jeżeli dobrze pamiętam, one są skórzane, bo one są kompletnie pancerne. Ja w nich chodziłam przez całą zimę i całą zimę przynajmniej, także już całkiem sporo. I no tutaj te czubki są takie, pokażę Wam, no nie pierwszej nowości. Wygląda to, jakbym przynajmniej namiętnie kopała butelki. Ale tego nie robiłam. Ja generalnie bardzo szanuję buty i staram się ich w ogóle nie niszczyć, także bardzo staram się, żeby one były takie, wiecie, takie nowiutkie, czyściutkie i w ogóle wszystko wow. Poza tymi starymi Jenny, które po prostu stoją. Ten model, ja pamiętam, że na początku miałam z nim poważny problem, bo one gdzieś tak tutaj w miejscu pięty, tutaj gdzieś w tym miejscu, strasznie mi się jakoś tak, no coś mi się tam, kurde, odginało, mam wrażenie, i że przez to miałam problem właśnie, żeby w tym chodzić w ogóle. Ale jak wyrobiłam sobie taki nawyk, że kilka razy pod rząd zakładając je sobie poprawiałam tam, w miejscu tej pięty, to potem już było wszystko spoko i było wszystko okej, i te buty się tak jakby już wyrobiły, że no po prostu już były wygodne, było super, wszystko fajnie, one też są takie miękkie w środku. Tutaj jeszcze, one mają jeszcze jakąś taką dodatkową warstwę, że faktycznie na zimę one się nadają, na tą naszą polską zimę, one się faktycznie nadają i jest całkiem sztosiwo. Wydaje mi się, że tutaj chyba jedynym minusem była cena, bo pamiętam, że one tam
400 wykosztowały. No stosunkowo drogo wychodzą, ale to jest dobry staw i to będzie staw na lata. Także i tak, no mimo wszystko warto, szczególnie, że one też są stosunkowo niskie, płaskie, no wiadomo, platforma, ale tak jakby różnicy obcas i palce nie ma takiej dużej, więc bardzo spoko, bardzo wygodnie się w nich chodzi. Ja w nich popylam non-stop, no i oczywiście mają suwak, także suwak wiadomo dla leniwych ludzi, takich jak ja. Okej, teraz Wam pokażę coś, czego się nie spodziewałam zamówić. Otóż strzeliłam sobie coś takiego. Tak to wygląda. To są trochę takie, no podeszwy mają trochę jak buffalo. I to są sandały. I są takie śmieszne, nie? Generalnie ja tak miałam takie, no przydałyby mi się jakieś sandały, ale w sumie po co jakieś takie normalne, zwykłe, strzelę sobie coś takiego dziwnego i będzie fajnie. No i strzeliłam sobie to. I powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. Natomiast one są troszeczkę szersze jednak niż pozostałe modele. Także tu jest ten problem, że mi stopa w tym trochę lata, ale to minimalnie, to bez dramatu. I tak w nich chodzę normalnie, jak jest ciepło, ale generalnie no, mogłyby być troszeczkę mniejsze. Także jeżeli macie trochę szerszą stopę, bo ja mam stosunkowo wąską, to będą znacznie lepiej leżeć. A jeżeli macie wąską, no to może jednak spróbować jakiś inny model, ale ten i tak jest sztosik, i tak da się w nich spokojnie chodzić i w ogóle jest super. Ten model nazywa się Pompeii jakoś tak. O, i one mają jeszcze tutaj pasek na kostkę. Nie wiem jak to pokazać, żeby to było. Jeżeli dobrze pamiętam, one też jakoś 300 kosztowały, także jak na solidne sandałki na lato, to całkiem fajnie. Ja jestem mega zadowolona, mi się w ogóle świetnie w nich chodzi, bo są bardzo wygodne, też są takie właśnie mięciutkie, fajne, także jest gitesik. No i jeszcze może w sumie taki disclaimer rozmiarowy. Ja mam stopę 23,5 cm, to jest takie 36,5. Zawsze biorę wszystko w rozmiarze 37, po prostu zawsze. Bo jak biorę 36, to czasami to jest za ciasne i w ogóle niewygodnie, a 37 zawsze się jakoś tam wyklepie. No to teraz będą takie tramposze, one się nazywają Kirch. Nazwa jest fantastyczna, ja nie mogę jej wymówić, ale bardzo mnie bawi. Możecie kojarzyć te trampki, bo pokazywałam je Wam w filmiku, kiedy robiłam skrzydełka do butów. I to są właśnie dokładnie te buty. I to są takie trampki na strydach, powiedziałabym. Kosztują jakieś 200 zł. Są na dość grubej podeszwie, jak tutaj widzicie. O, jak fajnie to wygląda. To wygląda jak moja noga w sumie. I poza tym one są ultra miękkie. One kosztują około 200 zł. Czasami na promce da się je wyrwać za 100. I jeżeli się zastanawiacie nad wygodnymi trampkami, to jest mój numer jeden, bo mam jeszcze kilka innych modeli, które też Wam pokażę, ale te są zdecydowanie najwygodniejsze i najbardziej płaskie. No i tutaj też nie ma większego znaczenia, czy macie węższą, czy szerszą tą stopę, no bo jednak to się wszystko dostosuje, to się wszystko dowiąże, więc jest okej. Miałam jeszcze na sobie model Viking, który jest bardzo podobny do tych, tylko że platforma jest dużo szersza i one też były takie ultra wygodne, także to też spoko, natomiast one były już dużo droższe. Tam pamiętam, że była różnica faktycznie, że te kosztowały 200, a tamte chyba 300-400. Także to jest taka bardziej budżetowa wersja, a są epicko wygodne. Także polecanko. Teraz moje najulubieńsze buty, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały. To jest mój absolutny faworyt, absolutny numer jeden. I to jest też już moja druga para, bo po pierwsze zamordowałam. Pierwsze zamordowałam, tak. A tych jeszcze nie zamordowałam, więc korzystam i się cieszę, że jeszcze żyją. To jest ten model ptak, tylko w wersji poliuretanowej. Jeszcze jest dokładnie ten sam model, jest w wersji canvas, czyli jest taki, wiecie, taki tkaninowy, a ja wolę takie, wiecie, takie pseudoskórzane. I te buty akurat, one też już przeszły bardzo wiele, bardzo. Przeszły kilka Pyrkonów, chyba nawet przeszły Woodstock. No przeszły wiele, literalnie bardzo wiele i codzienne chodzenie. Cały czas coś tam wiercą, no. Ten remont ciągnie się już 2 lata. Ten model, czyli ten najwspanialszy i najcudowniejszy, kosztuje około 200 zł. I są jeszcze jedne bardzo podobne do nich i to też Wam zaraz pokażę, bo też je mam. Miałam je też na milionie różnych sesji zdjęciowych, na milionie różnych imprez, na wszystkim i
One naprawdę widziały swoje. To są buty po przejściach. To jest jeszcze bardzo ciekawy model. To są buty, które się nazywają Trixie. I one są trochę droższe niż cała reszta, bo one też mają trochę tak jakby... Z innego materiału jest wykonana cała ta podeszwa, cały ten obcas. I one są trochę sztywniejsze i tutaj ta skóra też, ona jest dużo bardziej taka właśnie sztywna. Więc liczę na to, że one po prostu się nie poodginają, tak jak na przykład te wszystkie z tej takiej miękkiej skóry. Bo skoro są trochę sztywniejsze, no to nie będą się tak łatwo zginać. Ale pomimo tego, że przykut będzie w nich ciężki, to no, będą ładne dłużej i nie popękają. Więc to jest bardzo duży plus. I wydaje mi się, że tutaj właśnie tak to będzie działać. Ja je mam dopiero parę miesięcy. Chodziłam w nich stosunkowo niedużo, ale i tak są ładne. Bo one, w ogóle wydaje mi się, że one też pasują trochę bardziej do jakichś tam, powiedzmy, gothic lolita, coś te klimaty, takie wiecie, takie bardziej, jak próbuję zrobić coś bardziej uroczego, to te buty się jak najbardziej sprawdzą. Żeby nie był taki, wiecie, taki gotyk jakąś pełną gębą czy coś, tylko takie coś po prostu do pomykania, takie ładne, takie w sumie trochę oksfordki, trochę bardziej normalne. No i działa, to działa. Dobra, to teraz też buty, które sukcesywnie morduję. Proszę, o te. One się nazywają Enid. Ja je morduję już od tak dawna i umordować nie mogę. One nadal wyglądają praktycznie jak nowe. Ja w nich chodzę przynajmniej rok już do pracy, codziennie. I to jest cudo. To jest cudo jakieś. Ja tego trochę do końca nie rozumiem, bo one są i ultra wygodne, i na dodatek mają suwak, więc są takie szybkie do założenia, nie trzeba się chrzanić z tym wiązaniem. Nadal wyglądają tak... Ja w nich robię przykuc. Ja jestem z Pragi, ja robię przykuc. I one nadal wyglądają tak... Minimalnie tutaj można zobaczyć jakieś takie odkształcenia, ale to jest naprawdę... Naprawdę one są pomijalne praktycznie. Tylko, że te buty jako jedyne, one mają jeden minus, do którego ja już kompletnie przywykłam, ale ludzie po prostu mogą się trochę zdziwić. Ponieważ one tak jakby trochę skrzypią. I one faktycznie wydają taki odgłos, taki... Nie wiem, no tak... Kurde, no... One skrzypią po prostu. Nie wiem, jak wam to opisać. One po prostu wydają odgłos, jak się chodzi. Nie jest jakiś tam głośny odgłos czy coś. To tego praktycznie nie słychać, ale po prostu... Jak przejdziecie się po domu, gdzie zazwyczaj jest cicho, to usłyszycie, że faktycznie one taki odgłos wydają. A jak się już chodzi gdzieś po ulicy czy coś, no to ni cholery tego nie słychać, bo tramwaje, autobusy, wszystko jeździ. Na dodatek też zdarzało mi się w tą taką lekką zimę, zdarzało mi się tylko i wyłącznie w tych butach chodzić. I one też już przeszły tą sól i piasek na ulicach. I im się nic nie stało. Je jest dużo prościej wyczyścić niż w ogóle jakiekolwiek inne buty. Nie wiem, jak to się dzieje, jak to jest możliwe, ale wystarczy ściereczka, przetrzeć i jest wszystko gicior. Idziemy dalej. To są te takie najbardziej popularne, te takie najprostsze. One chyba się nazywają 450, jakoś tak, że one nie miały jeszcze własnej nazwy. Ja je mam też już mega długo i chodziłam w nich cały czas, dopóki nie dostałam tych ultra wygodnych trampek. Ale one też są mega spoko, mega fajne. Mam też porównanie z jakimiś właśnie konwersami i tak dalej. No to tutaj na przykład ta platforma, ona jest na tyle gruba, że tego się nie zegnie. No przykucu się w tym nie zrobi, ni cholery, nie ma nawet takiej opcji. Także to w sumie trochę przedłuża żywot tych butów, bo one nadal wyglądają praktycznie jak nowe. Nawet tutaj pod spodem ta podeszwa się nie starła. Także trochę jestem pod wrażeniem, że one się tak doskonale trzymają. Jest gicior, też oczywiście wszystko pasuje, rozmiarowo, wszystko tego. W zasadzie to one wszystkie pasują mi rozmiarowo, a jeżeli nie pasują, to o tym mówię. Także jeżeli nie powiedziałam, czy buty pasują na moją stopę, to znaczy, że pasują. I tutaj mam jeszcze drugie trampki, one się nazywają chyba Rodan. To są te takie z taką korkową trochę podeszwą, takie te... Też są mega wygodne, są mega spoko, właśnie takie do pomykania sobie na co dzień, jak najbardziej się nadają. No ja jestem generalnie specyficznym człowiekiem, ponieważ ja wolę mieć większe buty, albo przynajmniej wyższe. Także stosunkowo rzadko w nich aktualnie chodzę, ale kiedyś próbowałam też je zamordować i mi nie wyszło. Także to chyba znaczy, że jest git.
tych już nawet zrobi się przykuc, jak widać. Także też, jeżeli chodzi o takie zwykłe, proste tramki, one jak najbardziej się sprawdzają i są bardzo git, także polecanko. Kolejny model to jest model Michel, nie wiem, jakoś tak. I one są takie, o, takie długie. Takie o. Ale spoko, one tu mają bardzo sprytny suwak zamontowany, także nie trzeba tego jakoś szczególnie kombinować, żeby je założyć. Bo ten materiał to generalnie tak, on się minimalnie trochę naciąga. Na moje chude nóżki one są minimalnie trochę jednak za szerokie, no bo ja mam jednak wybitnie chude nóżki, także jak macie normalne nóżki, to będzie git. Ale tylko delikatnie się zsuwają, także w sumie spoko. Ja je zawsze właśnie przechowuję w taki sposób, że sobie wywijam to na zewnątrz, żeby po prostu one mi się nie zakurzyły za bardzo. O, takie sobie trzymam i wtedy one się trochę wolniej po prostu niszczą. Ogólnie nosiłam je nie jakoś strasznie dużo, niestety. W związku z tym, że one po prostu się delikatnie zsuwają, ale mi się mega sprawdzają właśnie do jakichś konkretnych stylizacji, jak chcę po prostu bardziej tak pójść w jakiś fajny look, czy jakiś cosplay, coś w ten deseń bardziej, to tutaj jest bardzo spoko. Za nic nie pamiętam, ile one kosztowały. Pamiętam, że czekałam prawie rok, aż będzie mój rozmiar 37. I o dziwo okazało się, że ten rozmiar 37 też jest tak na taką raczej trochę szerszą stopę. Ewentualnie na typową zimową skarpetę. Ale no, ja bym się trochę bała takie buty zimą nosić cały czas. Bo bym się bała, że po prostu ta sól je kompletnie zniszczy. Więc nie robię tego. I tak no, no to jest taki trochę przypał. Ale są absolutnie piękne. Dobrze, no to teraz mój pierwszy model butów ever. Znaczy drugi pierwszy, bo pierwsze też umordowałam. To są Rocky, do których ja sobie już na stałe przyczepiłam tutaj te skrzydełka i one sobie tak po prostu są, bo jednak te drugie są na tyle podobne, że po prostu jedne mają skrzydełka, drugie nie i po prostu co wolę, to sobie od razu zakładam. Nie muszę się zastanawiać, żeby sobie przepiąć te skrzydełka, tylko one sobie po prostu są i tyle. I one się różnią jeszcze tym, że tutaj mają takie coś, co stosunkowo ciężko jest umyć. Ale spoko, to jest możliwe, żeby nie było. Tylko po prostu no, trochę jest to upierdliwe w pielęgnacji, ale da się. No i tutaj widzę, że tutaj mam jakieś tak, trochę mi się już zaczyna ścierać ta skórka, ale w nich też hardkorowo dużo chodzę. Także są usprawiedliwione. I one kosztują około 200 zł, ale też to trochę są jakieś tam promocje, więc zawsze można sobie jakieś tam wyhaczyć trochę taniej. Ewentualnie widziałam, że nawet na Vinted trochę ludzi wystawia jakieś używane, także jak coś chcecie sobie sprawdzić, nie jesteście pewni czy coś, to możecie sprawdzić, czy ktoś używany po prostu nie wystawił i może sobie sprawdzić po prostu, czy to się nadaje, czy to się nie nadaje. Pierwsze Rocky, które miałam, to były te kanwasy, czyli te, które nie są tutaj skórzane, tylko właśnie są z tkaniny. I ja w nich chodziłam ultra długo, tylko że właśnie u mnie tam był taki problem, że ja sobie tą sznurówkę, bo ona jest stosunkowo długa, ja sobie ją obkręcałam dookoła kostki i ja sobie przez to przetarłam materiał. No nie było to mądre. Przyznaję, to nie było mądre. Ale wtedy nie myślałam o tym. I nie dość, że ja sobie przetarłam ten materiał właśnie tutaj z tyłu, że zaczęły mi się tam nitki pojawiać i tak no, wyglądało trochę bardziej grunge'owo. I ja w nich chodziłam w tych pierwszych rokach, to ja chodziłam z 5 lat. Jak nie lepiej. Wiosna, lato, jesień. Non-stop. I jestem z nich bardzo dumna, że tak długo przetrwały. Ostatni model, model Chloe. Wyglądają tak. Bardzo podobne są do tych Enid, ale ja osobiście wolę Enid niż te. Bo te są tak, one mają taką wysokość tej cholewki, jest taka trochę dziwna. No tak jak już wspominałam, ja jestem człowiekiem, który robi przykuc. I w nich się nie da zrobić przykucu, co mnie trochę martwi. Ale poza tym,
są perfekcyjnie wygodne, też mam wrażenie, jakbym chodziła po takiej chmurce trochę. Na początek sobie tak na przypale je po prostu założyłam, tak jak były zawiązane fabrycznie i w ogóle, i po prostu je założyłam, to mi było tutaj trochę ciasno, ale jak sobie przepięłam tutaj to zapięcie, to już jest wszystko ok, wszystko jest git. A i tak zostaje mi jeszcze jedna dziurka, także spokojnie na jakąś szerszą nogę czy coś też będą ok. A poza tym prezentują się całkiem zjawiskowo. I one nie skrzypią. One są perfekcyjnie wygodne, nic się z nimi nie dzieje, wszystko jest super. Mam je od dopiero kilku miesięcy, także no latem nie miałam za bardzo jak ich nosić, tylko właśnie na jakieś konkretne sesje tematyczne czy na jakieś wieczorne bardziej wyjścia. Także nie sprawdziłam ich jeszcze w sytuacji zimowej, ale wydaje mi się, że tak jak Enidy, one będą takie raczej nie do zamordowania, także ja jestem bardzo dobrej myśli, ale w razie czego jeszcze będę update'ować. No i tutaj ta podeszwa jest zupełnie inna, zupełnie inaczej to wygląda. Ale one tak zgrabnie wyglądają, nie? Tak naprawdę przyjemnie dla oka one się prezentują. To chyba są wszystkie. Dobrze, z mojej strony to już są wszystkie altercore, które posiadam. I teraz przejdziemy do recenzji altercore'ów kochaniowych, który opowie nam trochę na temat swoich przejść i swoich przemyśleń. Także zostańcie z nami. Oto kochani. Witam, witam, kochanie. Wróciło z kulek i zaraz wam opowie o swoich butach. Przekazujemy głos do studia. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, generalnie tak, wróciłem przed chwilą z kulek, musiałem bardzo szybko wziąć prysznic, więc włosy mam jeszcze mokre. Tak, jestem cały w dziurkach. Tu. Pamiętajcie, jeżeli idziecie biegać do lasu, to się zabezpieczajcie. Dobrze, opowiadaj o butach. Jaki rozmiar zamówiłeś, jaki masz normalnie, czy pasują mi w ogóle? Znaczy ciężko powiedzieć, jakie mam normalnie, bo od 5 lat na nogach jedyne buty, jakie mam, to altercore. I zawsze biorę 44 i zawsze pasują. Więc... A jak brałeś kiedyś jakieś inne buty, to też 44 czy jakieś inne? Czasem 45, aha, ale zwykle 44-45. Bo rozmiarówka powinna być spoko. Możemy poświęcić chwilę i popatrzeć na to, jak to się świeci. Tak. Całe życie chodząc w glanach, no dobra, większość życia chodząc w glanach, zawsze w długi w dziesiątkach czy w jakichś dwunastkach, uznałem, że wezmę sobie krótkie trójki. Te buty już mam z 2 lata u siebie. To prawda, mało w nich chodziłem, ale wynika to z tego, że są niepraktyczne do codziennego użytku. Nie da się w nich prowadzić samochodu. A no tak, no w glanach ciężko. W glanach jest ciężko, w tych jest wyjątkowo ciężko. Jeżeli sądzicie, że wasze glany są ciężkie, to nie. One są zdecydowanie ciężkie, mogą boleć osoby postronne. Ale generalnie są bardzo wygodnie, fajnie się trzymają na nodze. Ale przykucu nie zrobisz. A nie, zrobisz. Zrobisz, bo przecież... Pewnie, że zrobisz. Zrobisz, dobrze. Pewnie się zrobisz. Trzeba tylko chwili, żeby się przyzwyczaić do chodzenia w nich, bo początkowo nogi idą... Nogi poruszają się szybciej niż my chcemy. Ze względu na ciężar. Jest. Te są ze skóry naturalnej. Jak na razie bez jakichś większych przetarć, jak na razie żadne nigdy nie popękały. Co jest niesamowitym sukcesem, nie pękła mi do tej pory podeszła. To jest rzadkość, bo no, większość... To prawda. U mnie buty nie mają lekko. Generalnie buty wymiękają. Jeśli buty wytrzymują u mnie pół roku, to jest dobrze. To znaczy, to już mają plus 5 do jakości. Dobrze. Kochanie, to jest dla ciebie. Jej, nowe butki. Ale pokaż im. O, pokaż im, a nie sobie. But w pudełku. But w pudełku. Tu jest drugi but w pudełku. Fascynujące. Sprzedają je w parach.
I to chyba nawet na lewą i na prawą nogę. Dobrze się składa, masz lewą i prawą nogę. Dobra. To są czadu. Te są chyba ze skóry ekologicznej, bo chyba takie sobie życzyłem. Właśnie nie pamiętam już, które są które. Te są chyba ze skóry ekologicznej. Miałem już jedne czadu parę lat temu. Generalnie fajne, wygodne buty. Można w nich robić właściwie wszystko. Długodystansowy bieg czy marsz po deszczu nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo w tym tak jest fajnie, miękko, wygodnie. Względnie ciepło, mimo że to są teoretycznie trampki, to wewnątrz są trochę grubsze niż standardowe trampki. Bardzo szanuję to, że są czarno-czarno-czarne i wszystko w nich jest czarne. Tak, to zdecydowanie jest rzadkość na rynku, bo mamy trampki w kolorze czarnym. Czyli takim, jakim powinny być. Tak. Nie ma białej podeszwy, nie wiem, żółtych sznorówek w defaulcie. Po prostu mamy czarne buty. Fajne. No mam nadzieję, że w tych będzie się chodzić tak samo dobrze jak w poprzednich. Poprzednie to... Jak dokonały żywota? No nawet nie mogę powiedzieć, żeby się rozpadły. Po prostu już skóra mnie wyrobiła. Czyli jednak robiłeś przykład za często. Zdecydowanie. No, my z Pragi jesteśmy. Tak to działa. Fajnie też, bo nie ma na nich żadnych jakichś specyficznych oznaczeń, że to jest altercore. Tak, poderwanie. Bo zakrywasz cztery palce. No dobra, tu jest niewielkie logo, które jest wydrążone. Ono jest spoko, ale on nie jest jakoś specjalnie rzucający się w oczy. Zwykle na... nie wiem jak to się... Właśnie, do czego to służy? Po co to jest? Do naciągania buta na nogę. Co? Do naciągania buta na nogę. A jak? No normalnie, wkładasz stopę i jak chcesz naciągnąć napięte, to łapiesz za to. What? Ja myślałam, że tutaj przez ten środek się przeciąga sznurówki, jak są za długie. Nie, nie kochanie, to jest... pomocne do nakładania. Okej, okay, spróbuję następnie. I zwykle tutaj też jest umieszczone logo, czy też nazwa producenta, w tym wypadku tego nie ma, więc są... takie fajne słowo jest. Dyskretne. Dyskretne buty. Tak, te one są bardzo dyskretne. I takie są za kostkę. Są za kostkę, więc dla mnie na przykład jest to zarobisty plus, nienawidzę butów pod kostkę. Jak ludzie mogą sobie chodzić w butach pod kostką? Normalnie. Tak samo jak mogą nosić skarpetki pod kostką. Normalnie. To nie powinno być racji bytu, przecież to jest... Miałeś kiedyś na sobie obcasy? Nie. Nie, nie miałem. Tak, więc generalnie buty pod kostkę i japonki to są dwa rodzaje obuwia, które nie powinny istnieć. Gdzie ten karton? Tutaj. Dla potwierdzenia, że przysłali dwa buty. Są dwa buty. Jak widać, są też do siebie symetryczne, więc możemy uznać, iż jest to na prawą i na lewą nogę. Super. Dobra, to wystarczy chyba, nie? Także dziękuję za uwagę. Oddaj głos do studia, masz. Halo studio, czy mnie słychać? Oddaję głos do studia. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście proszę zawsze o komentarze, subskrypcje i w ogóle serduszka i wszystko. To mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. I widzimy się za tydzień, tak sądzę.